Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocnie. Dalej zawartość trzeciego modułu w programie pracy samemu nad sobą fundacyjnym. Dalej temat motywacji. Często spotykam osoby, które oczekują, że ktoś z nimi coś zrobi. Przychodzą po pomoc i to jest takie testowanie mnie, na ile jestem skuteczna. Podczas gdy samemu nic się nie robi. Ignoruje się moje zalecenia, ignoruje się treści, które przekazuję, ignoruje się rady lub wręcz kwestionuje i mówi się mi w końcu, że jestem nieskuteczna. Tymczasem problemem w ogóle nie jestem ja, ponieważ ja nie mam mocy magicznej zmieniania ludzi. Problemem jest oczywiście ta osoba. Ponieważ nie mając własnej motywacji, liczyła na to, że dostanie coś za darmo. Bez własnego wysiłku. Ktoś zrobi coś za nią. Z taką motywacją, powiedziane oczywiście w cudzysłowie i z sarkazmem, niczego w życiu nie osiągniesz. No bo niezależnie od tego, czy chodzi o szkołę, czy chodzi o terapię, czy chodzi o pracę, czy o cokolwiek w życiu, jeśli wymagasz, oczekujesz od innych, że oni z tobą coś zrobią, no to twoje oczekiwania są, powiedziałabym, mało uzasadnione. I powodzenia w ich realizacji. Oczywiście powodzenia tym innym ludziom, no bo jeśli prezentujesz postawę, o której przed chwilą powiedziałam, to przecież ty się nie weźmiesz za realizację. Często spotykam osoby, które spodziewają się, że terapia, autoterapia, jakiś rozwój, to jest coś, co zrobi z nimi porządek. Czyli oni są biernym podmiotem robienia porządku, a cały proces ma jakby zajść poza nimi. Nie zajdzie. Nie. Wszelkie treści terapeutyczne, jakie możesz otrzymać, czy to od terapeuty na psychoterapii, czy to w książkach, czy u nas w fundacji, to są tylko narzędzia. Narzędzi trzeba użyć, żeby coś zrobić. Jeśli kupisz wiertarkę, choćby najdroższą, i położysz ją choćby w najbardziej eksponowanym miejscu w domu, to ona niczego ci nie wywierci sama. I tak samo jest z wszelkim osiąganiem celów. Liczenie na to, że one się same osiągną, na przykład, że ty będziesz biernie wchłaniał, będziesz biernym świadkiem prezentowania treści terapeutycznych i zrobisz się od tego zdrowy, jest naiwne, nieuzasadnione, nie ma poparcia w rzeczywistości i w dodatku świadczy o ogromnej twojej niedojrzałości, ponieważ cały czas forsujesz postawę niemowlęcia, za które ktoś inny ma coś zrobić, matka ma zrobić. Tak naprawdę dobry terapeuta, zły terapeuta, tak, zdarza się. Zdarza się dobry, zdarza się zły. Ale zdarza się też pacjent, który nie daje sobie szansy. Pacjent, który ma postawę bierno-roszczeniową i z nim nie ma szansy nic zrobić. I jeśli ty łapiesz się na tym, że oczekujesz ode mnie, od Heleny, od swojego psychoterapeuty, od swojego psychiatry, nie wiem, coacha, trenera, kogokolwiek,
a już niech się Boska broni oczekiwania tego od twojego partnera lub przyjaciół, że ktoś się tak postara, że zrobi z ciebie osobę na przykład inicjatywną, no to się rozczarujesz bardzo, bo inicjatywa i to, że ktoś będzie robił za ciebie, wzajemnie się absolutnie wykluczają. To ty masz wypracować w sobie zmianę, to ty masz ją przetrenować. To twoim nowym nawykiem ma się stać robić, marzyć i osiągać cele, a nie moim. Ja już to mam. Ja ci mogę co najwyżej powiedzieć, jak ja to zrobiłam, a jeśli tego nie zastosujesz, nie wprowadzisz w praktykę, to nie osiągniesz tego. Po prostu. Będziesz tylko biernym wchłaniaczem treści. I nieważne wówczas, czy to będą treści ode mnie, czy jakiegoś, z jakiegoś serialu. Nie ma znaczenia. Taki sam wpływ ma to na twoje życie. Zwykła konsumpcja, przeżucie tego, że ktoś coś gada. Danie sobie iluzorycznego poczucia, że pracujesz nad sobą, bo słuchasz treści psychohigienicznych, psychoedukacyjnych. Samo słuchanie, jeśli to nie jest wykład, nic ci nie da. Wykład, audiobook. Ale nawet przy tym trzeba pomyśleć. Nawet kiedy biernie masz wchłaniać treści, które mają pomóc ci się rozwinąć, to trzeba pomyśleć. I tak samo jest w procesie zmian. I jeśli jesteś osobą, która może o sobie powiedzieć dość popularne słowo, dość częste u ludzi, z którymi pracuję, przychodzą i informują mnie, że są spierdoliną. No i chcieliby coś z tym zrobić. Po czym tak naprawdę okazuje się, że nie bardzo chcą z tym coś zrobić, tylko czekają, aż ja coś z tym zrobię. A co ja mam z tym zrobić? Ja jestem spierdoliną? Ja nie mam siły, mi się nie chce, ja w nic nie wierzę? Nie. I w jaki sposób ty przestaniesz być spierdoliną, jeśli ja cię wezmę na swoje barki? Będziesz jeszcze gorszą spierdoliną. Będziesz spierdoliną, która w ogóle zawisła na jakiejś obcej Bogu ducha winnej osobie. Dramatyczne. Dlatego musisz zrozumieć, że cokolwiek chcesz osiągnąć w tym, jeśli chcesz osiągnąć, mieć jakąś motywację, to to jest twój wysiłek. Jeśli nie chce ci się go podjąć, to po prostu pogódź się z tym, że nic cię już w życiu nie czeka. Masz prawo przegrać życie. Masz prawo być nikim. Masz prawo niczego nie osiągnąć. Masz prawo być menelem w rowie. Masz prawo być gwiazdą programu, kanału Jak to ogarnąć. Masz prawo, naprawdę. Nikt ci tego prawa nie odmawia, chyba że twoi rodzice, ale ty jako osoba dorosła masz prawo ich rozczarować. Masz prawo im odmówić. Jeśli ktoś cię kocha zdrową miłością, nie będzie ci tego prawa odbierał. Bo widać, jest to potrzebne ci doświadczenie. Więc wśród zdrowych ludzi nikogo nie obchodzi to, że zmarnujesz sobie życie. Każdy to uszanuje. Każdy zdrowy człowiek ci na to pozwoli. Tylko człowiek chory będzie próbował cię przed tym powstrzymać, uratować. Człowiek chory na współuzależnienie będzie cię ratował. Będzie robił wszystko za ciebie, żebyś nie popadł,
w demolka własnej autodestrukcji. Człowiek zdrowy odejdzie, zostawi cię z tym, co sobie zgotowałaś. A jeśli człowiek chory na współuzależnienie pójdzie się zapytać psychoterapeuty, co zrobić, to psychoterapeuta powie mu zostawić, odejść, odciąć. Nie pomagać, nie wyciągać. Pomoc to nie jest dawanie się używać. To nie jest coś takiego, że ktoś się tobą wysługuje. To nie jest coś takiego, że ktoś ci daje tysiąc, że dajesz komuś tysiąc szans, a on każdą zaprzepaszcza. To nie jest pomoc. To jest utwierdzanie osoby leniwej, nieodpowiedzialnej, nieinicjatywnej. Utwierdzanie jej w przekonaniu, że może sobie pozwalać na dowolną demolkę, bo ty zawsze za nią posprzątasz. To w żaden sposób tej osobie nie pomaga. To tylko jej pozwala tkwić w tej patologii. Ma komfort jazdy wówczas. Ma komfort ćpania, komfort picia, komfort robienia awantur, komfort bycia szantażystą emocjonalnym, komfort bycia osobą nieogarniętą, niepoważną, nieodpowiedzialną, bo ty za nią przejmujesz odpowiedzialność. I jeśli chcesz być taką osobą, to jest to twoje prawo i na pewno znajdziesz wiele osób, które wejdą z tobą w taki toksyczny taniec, w taki toksyczny układ. Będą chciały być twoim ratolem. Będą chciały ratować cię przed tobą. Osoby niedowartościowane, osoby, które utkwiły w roli dziecko, superbohater, ratownik, szukają cię. Szukają cię, żeby nadać sens swojemu życiu poprzez zaopiekowanie się kimś, kto chce być wieczną spierdoliną. Jest to sposób na życie. Dziwny, słaby, ale jest. Jestem prawdopodobnie pierwszą osobą, która ci mówi, że masz prawo. Że nic nie musisz. Zmierz się z tym. Zmierz się z tą myślą, że nie musisz niczego osiągnąć. Wyobraź to sobie. Wyobraź to sobie, że nie musisz mieć do życia niczego. Nie musisz mieć domu. Nie musisz mieć pracy. Nie musisz mieć rodziny. Nie musisz mieć przyjaciół. Nie musisz mieć kariery. Nie musisz. Jak się w tym widzisz? Poważnie o tym pomyśl. Długo o tym pomyśl. Wyobraź sobie, jak to jest obudzić się w kartonie. Na dworcu. Jak to jest wstać i wysępić szluga. Jak to jest iść do jadłodajni na zupę. Możesz. Jak to jest śmierdzieć. Tak, że innym się robi niedobrze. Albo właśnie, jak ty byś to robił, żeby zachować higienę, będąc bezdomnym i nie śmierdzieć. Wyobraź to sobie. Masz prawo do takiego życia. A jeśli nie chcesz tak żyć, no to jest właśnie motywacja. Nie chcesz być bejem. Słaba jest to motywacja, ale to już coś. Teraz trochę mniej abstrakcyjnie. Jest ci teraz dobrze, wygodnie w jakiejś sytuacji. Pomyśl o sobie za 10 lat. Zobacz siebie nadal w tej sytuacji. Jeśli niczego nie zmienisz, będziesz w tym samym miejscu za 10 lat.
Ja wiem, że trochę ciężko jest ci w to uwierzyć, bo jednak przez ostatnie 10 lat twoje życie prawdopodobnie się zmieniło, ale wiesz dlaczego się zmieniło? Dlatego, że ktoś inny za ciebie decydował, prawdopodobnie twoi rodzice albo twój partner. Gdzieś ktoś cię przestawiał po tej szachownicy. Im jesteśmy młodsi, tym bardziej dynamika społeczna nas przestawia. Na przykład jest obowiązek szkolny i musimy. A im jesteśmy starsi, tym bardziej możemy zginąć dla systemu i nikt i nic nas już nie przestawia. Tłumacząc na język prawdziwy, na język prawdy i rzeczywistości, nikogo już nie obchodzisz na tyle, żeby podejmował za ciebie decyzje i dbał o to, żebyś coś ze sobą robił. Twoja wartość w oczach innych jest zależna od tego, ile sam postanawiasz ze sobą zrobić. Im jesteś starszy, tym twoja wartość bardziej w oczach innych zależy tylko i wyłącznie od tego, co postanowiłeś ze sobą robić, mniej więcej od tego 25 roku życia. Maksymalnie 30. I teraz sobie wyobraź, że postępujesz tak, jak postępujesz. Nie wiem, jak postępujesz. Może cały czas sabotujesz osiąganie swoich celów. Niby chcesz coś osiągnąć, ale tak naprawdę robisz wszystko, żeby tego nie osiągnąć. Gdzie więc będziesz za 10 lat? W tym samym miejscu. Tylko, że będziesz już o 10 lat starszy, więc może zaczniesz być już podstarzałym przegrywem. To, co w wieku lat 20, 30 jest jeszcze Piotrusiem Panem, dandysem, to w wieku lat 40 albo 50 jest przegrywem. A jeśli za 10 lat będziesz w tym samym miejscu, będziesz zależny od tych samych osób, będziesz tak samo bał się podejmować decyzje, to co się z tobą stanie za 20 lat? Napisz to sobie. Opisz to sobie. Nie tylko sobie wyobraź. Napisz przynajmniej na jedną kartkę A4. Kim będziesz za 10 lat? Jak będzie wyglądało twoje życie za 10 lat, jeśli będzie się toczyło tak, jak przez ostatnie 5 lat? Może liczysz na to, że pojawi się ktoś i cię wybawi. Jakiś książę na białym koniu, jakiś partner cię wyrwie i porwie do nowego życia. Po pierwsze to, im dłużej siedzisz i się niczym nie zajmujesz, tym mniej jesteś interesującą osobą, więc masz mniejsze szanse na partnera. Po drugie, jeśli liczysz na to, że partner jakiś cokolwiek załatwi za ciebie w życiu, to na pewno tak będzie. Będzie to toksyczny partner, który spuści ci takie manto, że się będziesz musiała ogarnąć. Opisz sobie kartkę A4 albo poświęć godzinę przed snem na dokładną wizualizację. Zrób sobie ducha przyszłych świąt. Teraz opisz, co będzie za 20 lat. Gdzie skończysz? Jako kto skończysz? Z czego będziesz żył? Kto będzie twoim bliskim? Jakie będziesz miał dochody? Gdzie będziesz mieszkał? Jaki będzie twój dom? Jak będzie wyglądała twoja codzienność? I jeśli przez najbliższe 20 lat miałoby się nic nie zmienić, chyba że samo się zmieni, to jeszcze powinieneś dopisać, raczej na pewno, skąd będziesz brał pieniądze na alkohol.
bo nie da się przeżyć takim życiem nie pijąc. Okej. Stworzyłeś tę wizję. Im bardziej ona jest literacka, im bardziej rozbudowana, tym mniej siebie oszukujesz. Dlatego lepiej się postaraj. Bo szkoda mojego i twojego czasu na oszukiwanie się, że ja za ciebie zrobię twoją terapię. Ty sobie posłuchasz, że Anka Lachowska powiedziała, żebyś sobie wyobraził i napisał, ale nie napiszesz, no bo niech się Anka Lachowska bardziej postara w pracy nad tobą. Jeśli przyszło ci coś do głowy takiego, że to ćwiczenie jest nie dla ciebie, że ono to jest dla ludzi, którzy mają problemy, że nie chce mi się pisać jakichś głupich w ogóle, nie chce mi się, to w tym momencie wyłącz to. Wyłącz i daj sobie spokój. I pamiętaj, masz prawo przegrać swoje życie. Nikogo to nic nie obchodzi. Powinno obchodzić tylko ciebie. A jeśli zrobiłeś rzetelnie to wyobrażenie, to teraz zrób drugie. Napisz, kim chcesz być, gdzie chcesz być za 10 lat. Jak ma wyglądać twoje życie? Na czym ma polegać? Kto ma w nim być? Jaka praca ma w nim być? Jaki dom ma być twoim domem? Jak ma wyglądać twoja codzienna rutyna, o której będziesz wstawał? O której będziesz szedł spać? Co będziesz robił codziennie? Takie realne marzenie. Szczęśliwe życie, które jest w twoim zasięgu. Więc nie masz o tym, że będziesz czarnoskórą gwiazdą rapu w Kalifornii. Bo jeśli urodziłaś się biały, to marne masz na to szansę. Chyba, że jesteś czarnym Amerykaninem, a przynajmniej czarnym Francuzem. Jeśli jesteś białym Polakiem, to naprawdę twoje szanse w rapie, szczególnie jeśli masz już po 30, w amerykańskim rapie są marne. Myśl realnie, czego chcesz za te 10 lat. Jakim samochodem zamierzasz jeździć, chcesz jeździć, chciałbyś jeździć? Koło kogo chcesz się budzić i zasypiać? Okej, jeśli już masz wyobrażenie, no to wypadałoby je urealnić, zastanowić się, jak ty zamierzasz do tego dojść. Jak to zrobić? Na razie w ten sposób. Zastanów się, gdzie będziesz za 5 lat. W jakim miejscu dochodzenia do tego, gdzie chcesz być za 10. Potem znowu to podziel na pół. Za 2,5 roku. Co już powinno być osiągnięte. Potem znowu na pół. Znowu na pół. I wystarczy. Teraz się zastanów, co powinieneś zrobić już dzisiaj, co dzisiaj już musi być zrobione, jeśli ty masz być w tych miejscach, które opisałeś, za ten określony czas. Do czego siadasz dzisiaj? I co robisz? Ja tak zrobiłam tę fundację. Plan był inny, wyobrażenie było inne. Fundacja idzie w innym kierunku trochę, ale główna idea pozostała ta sama. Ja sobie odpowiedziałam na pytania, jaka ta fundacja ma być, gdy będzie już w pełni rozkwitnięta.
potem się zastanawiałam, jakie po drodze muszą być etapy, aż doszłam do momentu, w którym musiałam się siebie zapytać, co robię dzisiaj. I po prostu zaczęłam to robić. Tak jakby te wydarzenia, te fakty za te pół roku, 2,5 roku, 5 lat, 10 lat już się wydarzyły, tylko że w przyszłości. To jest taki hak na mózg, zhakowanie swojego umysłu. Zaczynasz postępować, jakby te rzeczy z przyszłości już były faktem. Więc jakby nie dyskutujesz z nimi, tylko dostosowujesz się do nich. Masz mało czasu. I nie możesz ulec iluzji tego, że masz wiele czasu, dlatego nie możesz stanąć na tych 10 latach. Za 10 lat będę. Pewnego dnia będę. Typowe DDA. Pewnego dnia będę. Wszystkim. Wszystko będę miał, wszystko będę mógł, wszystko będę umiał i nic nie robię w tym kierunku. Musisz to podzielić właśnie na te etapy i wyznaczyć sobie deadline'y. I masz prawo zrezygnować również z tego, co jest powszechnie uważane za pożądane, właściwe, najlepsze i super. Masz prawo zrezygnować ze studiów, które ci nie odpowiadają, nawet jeśli poświęciłeś na nie kawał czasu. Ale jeśli mimo wszystko, nawet jeśli to nie był twój wybór i ktoś ci po prostu to na tobie wymusił, bo byłeś zewnątrz sterowny, to zastanów się, czy dyplom z tych studiów też będzie należał do tej osoby, czy będzie twój. Czy zrobisz z niego użytek? Bo jeśli nie będziesz chciał z niego robić użytku, to nie warto. To, że zmarnowałeś ileś czasu, nie jest powodem, by dalej marnować czas. Ale jeśli będziesz chciał zrobić użytek, jeśli przez te 10 lat ten dyplom będzie ci potrzebny, to nie szukaj dalej złotych sposobów na to, jak wymusić na sobie to, żeby ci się chciało. Tylko po prostu przestań się ze sobą cackać. Weź się za habety i to zrób. Bo masz deadline. Bo nie chcesz być przegrywem za 10 lat. W życiu nie ma prostych recept. Nie ma ścieżek na skróty. Niektórych rzeczy po prostu nie da się zrobić łatwo i bezboleśnie. Wybieraj te, które przychodzą ci łatwo i bezboleśnie, jasne, bo lepiej jest inwestować wysiłek tam, gdzie już wiatr wieje w żagle, niż pod wiatr, bo to jest głupiego robota. Ale nie szukaj złotych recept na to, żeby było łatwo, za łatwo. Nic, co jest wartościowe, nie jest łatwe. Bycie szczęśliwym człowiekiem nie jest łatwe. Tego się trzeba nauczyć. To jest umiejętność. Osiągnięcie czegoś w życiu to jest historia porażek. Każdy człowiek, który odniósł sukces, ci to powie. I można im nie wierzyć. Ale ja, która nie odniosłam sukcesu, ale się realizuję, jestem szczęśliwa w życiu, mówię ci, bez zgody na wiele, wiele porażek nie byłoby dzisiaj mojego szczęścia. Gdybym chciała być cały czas bezpieczna, gdybym chciała, żeby cały czas ktoś inny ponosił odpowiedzialność, to ja bym do dziś była przerażoną życiem utrzymanką mojego męża.
I po prostu sobie odpowiedz na pytanie, jeśli bardzo ci się nie chce wziąć za robotę, czy będziesz w stanie za te 10 lat, potem za 20, ponieść konsekwencje tego, że ci się teraz nie chciało. Bo może się okazać, że ciebie nie stać na te konsekwencje i ty już dobrze o tym wiesz, że tego nie zniesiesz. No i co wtedy zrobisz? Zaczniesz pić, czy się zabijesz? Życie ludzkie ma charakterystyczną dynamikę. Polega na tym, że się dorabiasz, ustawiasz w życiu, jest ci coraz wygodniej, masz coraz większe profity z tego, co robiłeś przez całe życie. W którymś momencie nie chce się już zaczynać od nowa. Ja uwielbiałam zaczynać od nowa. Uwielbiałam się uczyć na błędach, wszystko traktować jak lekcje, startować z nowym. A w którymś momencie poczułam się tym tak zmęczona, zniechęcona, że zaczęłam chcieć korzystać z własnego dorobku. Na szczęście jest coś takiego. Mam z czego korzystać. I uwierz mi, że tobie za 10 lat też będzie się chciało mniej niż teraz. Czy będąc człowiekiem bardziej zmęczonym, bardziej przerażonym, bo bez dorobku, ty dźwigniesz psychicznie to, że przez te plus 10 lat niczego nie osiągnąłeś i o te plus 10 lat tym bardziej prawdopodobnie nic cię nie czeka. Bo kiedy traktujesz czas jako taką kategorię, która cię nie dotyczy, przedłużasz sobie na przykład dzieciństwo, przedłużasz sobie deadline'y w nieskończoność, to może ci się wydawać, że jutro nigdy nie nadejdzie. A ono naprawdę nadejdzie. Ono zawsze nadchodzi. Nie masz nieograniczonej ilości czasu. Jeśli masz takie poczucie, że na wszystko masz czas, to znaczy, że żyjesz w głębokiej dysocjacji, która służy prawdopodobnie ochronieniu cię przed odczuwaniem bardzo głębokiego lęku przed życiem. Przed odpowiedzialnością. I porozmawiaj naprawdę uczciwie sam ze sobą o tym, co będzie później i czy będzie cię stać na to, żeby to znieść. Jeśli nie masz pozytywnej motywacji, to wykorzystaj negatywną. Wykorzystaj chociażby lęk przed tym, że nie chcesz być przegrywem. Nie masz czasu. Nie masz czasu. Jeśli nie chcesz być przegrywem, to w tym momencie wstajesz i zaczynasz coś robić. Albo uczciwie sobie powiedz, tak, jestem przegrywem. Będę przegrywem. Będę korzystał z mopsu, jeśli on jeszcze będzie istniał. Będę pracował w biedrze, na magazynie. Bo w końcu będę musiał pójść do pracy, bo rodzice umrą. Albo będę całe życie rozpamiętywał, że mogłem odnieść sukces, ale nie odniosłem.
i będę prawdopodobnie takim zgorzkniałym zgredem, który wszystkich nienawidzi, wszystkim zazdrości i na wszystko narzeka. I nikt nie będzie cię kochał. Twoi rodzice umrą i nikt już nie będzie cię kochał. Jeśli wchodzisz w to, to wchodź, nie ma problemu. Tylko nie oszukuj się, że będzie inaczej. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.